Witaj na moim kanale, Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci efekt zdrowotny u 82-letniej pacjentki po 3 miesiącach fizjoterapii po upadku. Na początek przedstawię historię problemu. Otóż 9 miesięcy temu ta 82-letnia pacjentka kilka razy upadła na lewe biodro, potłukła sobie lewe biodro oraz lewe kolano. Leczenie zachowawcze przez 6 miesięcy nie przyniosło oczekiwanych efektów. Po tym leczeniu pacjentka nie była w stanie samodzielnie wstać z łóżka, ani nawet chodzić przy chodziku z powodu bardzo silnego bólu biodra, uniemożliwiającego jej chodzenie. Nie mogła również samodzielnie wstać z łóżka, ani usiąść. Ten ból uniemożliwiał jej normalne leżenie i spanie. Przewrócenie się w łóżku z boku na bok za każdym razem było okupione wielkim koszmarem bólowym. Z powodu problemów z układem krwionośnym oba podudzia były mocno przekrwione, bolesne, twarde i przypominały dwie wielkie żywe rany. Z tych ran na domiar złego wyciekała jeszcze limfa. W takim dramatycznym stanie poproszono mnie o terapię metodami fizjoterapeutycznymi. Moim celem było usunięcie bólu biodra, usunięcie opuchlizny oraz przywrócenie normalnego sposobu chodzenia. Mój plan terapeutyczny był taki: usunięcie obrzęków obu nóg i przebarwień skóry, usunięcie wycieku limfy, usunięcie przykurczonych mięśni obu podudzi, zlikwidowanie bólu biodra, nauka bezbolesnego wstawania i siadania, nauka bezbolesnego chodzenia z pomocą chodzika, nauka poprawnego i bezbolesnego chodu na wolnej, płaskiej przestrzeni w mieszkaniu, nauka poprawnego wchodzenia i schodzenia ze schodów z 4. piętra na dół i do góry z powrotem, nauka poprawnego chodzenia na trasie dom-sklep, aby pacjentka mogła samodzielnie zrobić zakupy i bezpiecznie wrócić do swojego mieszkania. Do usunięcia obrzęków nóg, wycieku limfy oraz przykurczy mięśni zastosowałem swój autorski masaż leczniczy. Dodatkowo zastosowałem ćwiczenia bierne, samowspomagane oraz ćwiczenia czynne rozluźniające. Ćwiczenia samowspomagane i ćwiczenia czynne były dobierane w taki sposób, aby pacjentka mogła je swobodnie wykonać na miarę swoich możliwości siłowych i sprawnościowych. W ramach ćwiczeń biernych stosowałem zginanie, prostowanie oraz rotowanie w stawach biodrowym, kolanowym, skokowym oraz paliczkach obu stóp. W trakcie wykonywania ćwiczeń biernych pacjentka swoją siłą próbowała wspomóc mój ruch. Tam, gdzie było to możliwe, dodawałem ćwiczenia czynne. Następnie pacjentka te ćwiczenia miała samodzielnie wykonywać w domu. Wszystkie ćwiczenia były wykonywane trzymając się żelaznej zasady zero bólu podczas wykonywania ćwiczeń. Do likwidacji bólu, oprócz masażu leczniczego i ćwiczeń, dodałem jeszcze terapię punktów spustowych oraz terapię tkanek miękkich o nazwie rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. W ten sposób po 3 miesiącach mojej autorskiej fizjoterapii malutkimi kroczkami, krok po kroku, udało się uzyskać następujące efekty zdrowotne. Obrzęki obu nóg zaczęły się powoli zmniejszać i przebarwienia skóry zaczęły zanikać. Wyciek limfy został całkowicie zatrzymany. Przykurcze mięśni podudzi zmniejszyły się o około 50-70%. Ból biodra zniknął całkowicie. Pacjentka zaczęła samodzielnie wstawać i siadać bez bólu. Pacjentka zaczęła samodzielnie chodzić z pomocą chodzika bez bólu. Pacjentka zaczyna samodzielnie chodzić na wolnej, płaskiej przestrzeni w mieszkaniu. Efekty zdrowotne mogą Państwo zobaczyć na filmie. Tu pokazuję stan obu nóg aktualny. Obrzęki wyraźnie są zmniejszone, a przebarwienia skóry coraz bardziej zanikają. Tu widać
sposób chodzenia pacjentki na wolnej przestrzeni. No to idziemy! Super. Pełna samodzielność. Zakręt. Damy radę dalej? Ja. No to idziemy. Hop. No tego jeszcze nie było. No nie było. Żebym przeszła tam. No widzi pan, super. Na razie ten krok jest niepewny. Dużo jeszcze do szczęścia brakuje, ale nie od razu Kraków zbudowano, więc mamy jeszcze dużo, dużo pracy do wykonania. Natomiast bardzo cieszy to, co się udało do tej pory osiągnąć, czyli zmniejszyć obrzęki, zlikwidować wyciek limfy, zlikwidować ból biodra, no i umożliwić pacjentce normalne chodzenie, nawet w takich postaciach jak na filmie. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, to łapka w górę i zapraszam do komentarzy oraz subskrypcji kanału.